Wystawa Polki, Patriotki, Rebeliantki w Galerii Miejskiej Arsenał odnosi się do udziału kobiet w życiu publicznym. Pyta o Polskę z perspektywy kobiecej. Pyta też o patriotyzm. Wystawa ta zwraca uwagę na konflikty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na to, że z jednej strony mamy do czynienia z czarnymi protestami, z drugiej strony pojawia się ta symbolika taka bardzo narodowa. I właściwie możemy mówić, że ten podział jest czymś nie do rozwiązania, jest jakimś takim konfliktem, którego nie można przezwyciężyć. Jeśli chodzi o sztukę, ta twórczość pokazuje, że tutaj właściwie te różne języki, różne symbole się spotykają. I w tym sensie ta sztuka daje taką nadzieję na przyszłość, że jednak wydostaniemy się z tego podziału, w którym zasklepiamy się właściwie coraz bardziej. Można powiedzieć, że artyści stosują coś takiego jak strategia przechwytu. To jest właśnie to zawłaszczanie, to jest odnoszenie się do tego, z czym mamy do czynienia, czyli też do tej symboliki narodowej, która właśnie faktycznie kojarzy się z taką symboliką bardzo męską. I to jest na przykład suknia Agaty Zbylut, która jest stworzona z szalików kibiców. Czyli artystka przetwarza właśnie ten męski symbol w coś, co ma formę bardzo kobiecą. To jest jeden tylko z przykładów, ale właściwie inne prace również właśnie stosują tę strategię przechwytu i w ten sposób mówią o tym, jaka jest Polska właśnie z perspektywy kobiet. Mówią o tym, że właściwie kobiety są często z tej symboliki narodowej wykluczone, że to jest taka symbolika, która jakby trochę nie pozostawia miejsca na działania czy na podmiotowość kobiecą. Natomiast tutaj właśnie w wykonaniu artystek okazuje się, że one działają, są sprawcze i używają tych symboli. Większość prac na tej wystawie łączą te takie kobiece atrybuty, jak właśnie te halki w przypadku kobiet występujących w Chórze Czarownic, czy haft, który się pojawia u Moniki Drożyńskiej. Łączą to z elementami siły, czy wyrażania własnych emocji. Tutaj w przypadku Chóru Czarownic jest to takie wykrzyczenie własnych emocji, wykrzyczenie swojego niezadowolenia, wykrzyczenie też mówiące o własnej podmiotowości kobiet. Więc pod tym względem to jest ważne, że mamy do czynienia z połączeniem właśnie tych elementów słabych, silnych, mieszaniem strategii kobiecych, męskich. To, o czym mówiłam, że właściwie sztuka jest tym obszarem niezwykłym, gdzie łączy się to, co właściwie w życiu publicznym, społecznym, politycznym wydaje się nie do połączenia. A więc sztuka jest tym obszarem wyobraźni, gdzie możemy myśleć o jakimś porozumieniu ponad podziałami, gdzie możemy myśleć też o tym, że ta nasza Polska będzie też Polską lepszą właśnie dla kobiet. Thank you.